Ostatnie prasowe nagłówki mówią, że złoty jest najgorszą walutą na świecie, a pieniądze z Polski masowo uciekają, bojąc się bliżej nieokreślonych ryzyk, ale mogących mieć także swój związek z wyborami prezydenckimi. Dziś sprawdzam tą popularną tezę w rzeczywistości. Czy ona faktycznie sprawdza się? Jeżeli spojrzymy na waluty światowej, porównamy ją z dolarem. Michał Polaczyk Skłaber, to są sygnały dnia wyjątkowo i gościnnie w czwartek. Taki wykres zazwyczaj pojawia się przy wszystkich analizach tego, że złoty bardzo osłabił się w stosunku do dolara, i że jest tak. Słaby w ciągu ostatnich kilku dni w związku z różnymi procesami, na przykład związanymi z ucieczką kapitału z Polski. Mówi się przy tym, że Polska jest jakąś czarną dziurą, a pieniądze stąd uciekają, mimo że nigdzie tak się nie dzieje. Faktycznie mamy zdecydowane osłabienie się złotego o 5% w stosunku do dolara w ciągu ostatnich około 4 tygodni. Jeżeli jednak spojrzymy szerzej na ten wykres, to spostrzeżemy, że tego typu proces, który tu obserwujemy, wcale nie jest tak zdecydowany, ponieważ w ciągu ostatniego roku, czyli od października zeszłego roku, kiedy to były wybory w Polsce, mamy jednak umocnienie się złotego. Około 7-8% w takim szerokim ujęciu. Jednak faktycznie to, co zdałożyło się w ciągu ostatnich kilku tygodni, jest istotne z perspektywy ekonomicznej, ponieważ to pierwszy tego typu zwrot w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Ponieważ ostatnie podobne osłabienie się złotego miało miejsce w okolicach, w początku jesieni zeszłego roku, kiedy to Rada Polityki Pieniężnej w sposób zdecydowany obniżyła stopy procentowe o 0,70% setnych procenta. W aktualnej sytuacji, więc mamy pierwszą kontrę, podczas której kapitał zagraniczny ucieka z Polski. Ale czy ucieka tylko z Polski? Spójrzmy na szersze porównanie. Ja porównywałem sytuację złotego w stosunku do innych ciekawych, kluczowych walut, które zazwyczaj zachowują się podobnie jak złoty, takie jak meksykańskie peso na przykład, czy yy, wi waluta wietnamska. I tu zaobserwować można, że przede wszystkim sporo walut, krajów, yy, dla których istotne są decyzje polityczne, w USA zaczęły się już osłabiać w marcu czy kwietniu, jak na przykład szekel izraelski czy właśnie peso meksykańskie. Waluty bardziej porównywalne do nas, czyli te z typowego koszyka rynków rozwijających się, jak choćby gospodarka wietnamska i tamtejsza waluta, zareagowały wzrostowo, czyli osłabieniem się lokalnej waluty w bardzo podobnym czasie. I tu skala procentowa tego osłabienia przy okazji, na przykład na fioletowo, Waluty wietnamskiej jest dość podobna jak złotego, zatem na złotym nie zdarzyło się nic specjalnego z perspektywy tego, co dzieje się na porównywalnych rynkach rozwijających się, a Polski, Polska nie jest czarną dziurą, z której aktualnie pieniądze wyciekają. Jednak z szerokiej perspektywy, jeżeli spojrzymy na długoterminowe wykresy, faktycznie mamy dość ciekawe miejsce i może okazać się, że poziomy 3,82, które notowaliśmy jeszcze dwa miesiące temu, tak prędko się nie powtórzą, mimo Możliwe, że faktycznie były to jakieś lokalne ekstrema na tej naszej mapie walutowej i musimy przyzwyczaić się z tą czwórką z przodu. Pod zeszłotygodniowymi sygnałami dnia pojawiły się dwa wartościowe komentarze. Pierwszy odnosił się do mapy Afryki oraz analizy wstępnej, takiej do patrzenia na gospodarkę tamtego kraju i popularność lokalnych giełd. Odnosił się do Nigerii i do tego, jak należałoby patrzeć na religię dominującą w tym kraju. Jeden z użytkowników, pan Piotr, napisał, że łączenie katolików z protestantami i porównywanie ich ogólnie jako chrześcijan do muzułmanów w danym kraju specjalnie nie ma sensu, ponieważ. Są po prostu te religie trochę inne. I faktycznie, jeżeli spojrzymy na katolików, protestantów w Nigerii, no to tutaj, jakby tworzenie statystyki, która porównuje ich razem z religią islamską pod jednym tytułem chrześcijan, faktycznie nie jest do końca uprawnione. Jednak, z tej perspektywy, trudno w ogóle porównywać Nigerię jako kraj jakiejś dominującej religii, ponieważ mamy północ zdecydowanie zdominowaną przez tak zwanych chrześcijan, katolików, czyli katolików i protestantów. Oraz islamską, islamskie południe. Natomiast trzeba wrócić jakby do punktu wyjścia w tym wszystkim, że jeżeli chcemy już patrzeć na Nigerię jako oddzielnie, wyłącznie biznesowo czy giełdowo, no to tu musimy patrzeć na ogólne uwarunkowania w całym kraju i faktycznie w tych kluczowych stolicach, w stolicach regionów, czy szczególnie na południu religia islamska jest dominująca. Drugi komentarz dotyczył spółki Tarczyński i tego, że spółka jednak nie wypada z SWIG-80. To w ogóle jest dość ciekawa sytuacja. Faktycznie spółka Tarczyński nie wypada z SWIG-80. Tu w ogóle mamy sytuację z 25 października. Giełda podaje komunikat, w której pojawia się informacja, że Tarczyński wchodzi do indeksu SWIG-80, a potem podaje komunikat, ten właśnie z 25 października, że wypada. W miejsce spółki Tarczyński zostanie wpisana Celon Pharma. Giełda po trzech dniach orientuje się, że to prawdopodobnie nie był dobry pomysł, ponieważ jak wspominałem tydzień temu, cztery dni temu spółka niedawno dopiero awansowała do SWIG 80. Pojawia się komentarz korygujący, że to jednak nie Tarczyński wyjdzie z, z indeksu SWIG 80, tylko spółka Action. No to dość dziwna sytuacja, ponieważ Giełda, znając wcześniejsze swoje komunikaty, publikuje komunikat, który wykreśla spółkę, która dopiero tam awansowała. Ostatecznie jednak prawa została naprawiona, żabka wchodzi do Nwik 40. Tarczyński nie wypada z Swik 80 i jego kurs również jest na dość podobnym poziomie, jak jeszcze cztery sesje temu utrzymuje się w okolicach 100 zł, a spółce w średnim terminie, yy, a nawet w długim terminie może pomagać. Po Obniżka stóp procentowych w Polsce planowana na 2025 rok, ponieważ Starczyński należy do spółek raczej zadłużonych. Spoglądając jeszcze szeroko na rynek światowych giełd na kilka dni przed wyborami, które będą we wtorek, 5 listopada 2024 roku, prezydenckie wybory w USA, warto spojrzeć na sytuację na rynku reverse repo, czyli tak zwanej nadpłynności rynku. Jakby to można najłatwiej powiedzieć, ona cały czas istnieje w dość dużej formie, natomiast jest już rekordowo niska z perspektywy przynajmniej ostatniego półtora roku, ponieważ mamy lokalne dołki, czyli pieniędzy w systemie wciąż jest dużo, ale jednak coraz bardziej są zainwestowane różne aktywa, coraz bardziej ta płynność jest również zmniejszana przez zdejmowanie obligacji z rynku przez Fed, czyli w zasadzie mam, z, mamy zmniejszanie bilansu Fedu, które obserwujemy już od grubo ponad roku. I z tej perspektywy warto spojrzeć, że przy jednak cały czas nadpłynnym rynku, czyli światowej gospodarce, w której jest dużo pieniędzy, mamy rok zdecydowanej supremacji złota. Od początku roku złoto plus 32%, SP 500 plus 26%. No i dalej mamy kolejne giełdy, również regionalne, jak hiszpańska, niemiecka czy brytyjska, tu między 14 a 21%. Po zupełnie drugiej stronie indeksy związane z energią, średnie. Spółki w Niemczech, czyli tu mamy jakby egzemplifikację całego kryzysu niemieckiego. Problemy e, giełdy francuskiej, plus 2,4, co zdecydowanie odsta, która zdecydowanie odstaje na przykład do, do europejskiego indeksu Eurostox 50, w którym też są francuskie spółki. Co ciekawsze, giełda francuska w tym roku gorsza niż dziesięcioletnie obligacje włoskie. To taki swoisty plot, twist. W tym wszystkim najciekawsze jest złoto. Ponieważ złoto w ciągu ostatnich kilku tygodni dalej mocno rośnie. Co powoduje, że zaburza swoisty cykl międzynarodowy pomiędzy złotem i miedzią. Istnieje coś takiego, jak sytuacja, w której gospodarka ma się trochę lepiej trochę gorzej, więc zyskuje złoto. I trochę lepiej wtedy, kiedy zyskuje miedź. Więc spadki na tym wykresie to zdecydowane zyskiwanie notowań miedzi w stosunku do złota, i aktualne wzrosty, czyli ta strefa zielona, oznacza, że złoto jest dużo mocniejsze od miedzi. Co pasuje do tego, że gospodarka ma się trochę gorzej. Natomiast ten cykl jest wyjątkowo długi. To jest w zasadzie najdłuższy cykl złoto miedzi, jaki obserwujemy w ciągu ostatnich około 20 lat. Jeżeli byśmy rozciągnęli nasze badania na ponad 40 lat, też byłby to jeden z najdłuższych cyklów, już nie najdłuższym. Jak ja z tego wniosek, że prawdopodobnie czeka nas jakiś okres dalszego umocnienia miedzi, bo ono też już miało miejsce w ciągu ostatnich kilku tygodni. Widzimy to zachwianie na wykresie. W ogóle, jeżeli spojrzymy na ten wykres trochę innej perspektywy, to ma to bardzo ładne odzwierciedlenie gospodarcze. Więc jeżeli zakładalibyśmy odwrócenie się tego wykresu, czyli koniec wzrostu w złota, oznaczałoby to, że gospodarka amerykańska powinna poprawić swoje notowania. Ponieważ na tym wykresie na zielono, widzisz odwróconą krzywą amerykańskiego, amerykańskiego indeksu odnośnie. Jakby przyszłości gospodarczej, mówiąc w dużym uproszczeniu, czyli wzrosty tego zielonego oznaczają, że w amerykańskiej gospodarce jest trochę gorzej. I teraz mamy idealną korelację tego, tak jak zresztą zazwyczaj w szerokiej historii, czyli wzrosty zielonego wykresu, czyli pogorszenie kondycji amerykańskiej gospodarki, powodowało również wzrosty złota w stosunku do miedzi. Jeżeli oczekiwalibyśmy końca jakichś na razie drobnych problemów gospodarczych w Stanach Zjednoczonych, oczekiwalibyśmy również osłabienia złota, albo przez zatrzymania trendu wzrostowego i umocnienia miedzi, co już każdy polski giełdziarz gdzieś w głowie marzy, także byłyby to wzrosty KGHM-u. Spójrzmy więc wykresowo na notowania miedzi, kluczowego surowca wydobywanego przez polską spółkę z Dolnego Śląska, ale także ze Stanów Zjednoczonych, tam ma kopalnie, czy z... Chile. I tu mamy na wykresie miedzi z giełdy w Londynie. Konsolidację w zasadzie od dwóch tygodni na poziomie około 9500 za tonę miedzi. I tu prawdopodobnie jest szansa na dalszy ruch w górę. Przypomnę, że te mocne, mocne wzrosty miedzi sprzed około miesiąca były skorelowane z wystrzałem chińskiej giełdy i ze stymulacją tamtejszej gospodarki. Jeżeli zakładamy, że ta stymulacja w Chinach, czy przynajmniej retoryka o poprawie chińskich nastrojów w przemyśle byłaby prawdziwa, to mieć miałaby szansę dotrzeć znowu do 10 tysięcy na tym wykresie. Co spowodowałoby z kolei dość klarowny układ wzrostowy na kgh nie przynajmniej do 170 zł. Obserwujmy sytuację. Możliwe, że czeka nas przy okazji choćby wyborów w Stanach Zjednoczonych. Jakieś, jakaś konsolidacja na rynku złota, podbicie na rynku miedzi, co byłoby korzystne również w tle dla KGHM-u, ale pamiętajmy, że w tym kontekście scenariuszowym należy patrzeć oczywiście na giełdę chińską, bo to ona jest rozgrywającym w tej całej palecie kolorów wykresowych ostatnich tygodni na KGHM-ie, który ostatnio raczej spadał i na miedzi, która ostatnio raczej konsolidowała. Sesja na dzisiejszy, dzisiejsza sesja z 31 października zamyka nam miesiąc, nie zamyka nam kwartału i jest na razie lekko spadkowa na początku tejże czwartkowej sesji. Jeżeli spojrzymy na najlepsze spółki na dzisiejszej sesji, to zdecydowanie jest to Dino, już Kruk, mimo, że naj, najlepszy, to jednak na minusie podobnie jak i Kenty. Oraz PKO BP, który jest praktycznie na zero na dzisiejszej sesji. Po drugiej stronie notowań, przed 12, znajdziemy dzisiaj spadki między innymi na CD Projekcie, który jeszcze wczoraj podał komunikat dość istotny dla Cyberpunka oraz mBank i LPP. To wszystko spadki około 2%. Ogólnie największe obroty na początku dzisiejszej sesji o 12 ma Dino 80 milionów oraz PKOBP i PKO S.A. Tu obroty w okolicach 30 milionów złotych. Najwięcej transakcji odnotowuje dzisiaj Dino. No i wielu zastanawia się co się tak naprawdę na tym Dino dzisiaj zdarzyło, więc spójrzmy na wykres tu mamy wykres najpierw spójrzmy na wykres indeksu WIG20 jako ciekawa sytuacja mamy dzisiaj otwarcie luką spadkową która prawdopodobnie jest szansa, że przynajmniej z perspektywy czysto technicznej będzie dzisiaj próba jej zamknięcia intrasesyjnie ostatnimi dni dzisiejsza sesja jest o tyle nietypowa że mamy otwarcie mocno prospadkowe, pomimo tego, że nas w ostatnich sesjach było to, były to otwarcia pro wzrostowe, więc prawdopodobnie jest szansa, że na dzisiejszej sesji rynek będzie próbował podbijać w stronę pro wzrostową. Jednak, ogólnie z szerokiej perspektywy, sytuacja w WIG-20 jest dramatyczna. Dzisiejsze kwotowania są praktycznie najniższe od roku. Podobne poziomy notowaliśmy przecież w styczniu 2024 roku, czyli 11 miesięcy temu. Z tej perspektywy obrona poziomu w okolicach 2200 to taki ostatni, ostatni przysiłek ewentualnej ekipy wzrostowej. To byłby brak obrony poziomu 2200 punktów, oznaczałby prawdopodobnie przerysowanie w dół, dołków z Początku sierpnia 2024 roku, czyli spadki poniżej 2190 punktów. Innymi słowy sytuacja na indeksie WIG20 wisi na włosku. Ale duzi gracze, którzy siedzą na kontraktach terminowych w tej chwili nie mają wielkich pozycji na spadki. To w zasadzie jedyna pozytywna myśl z tego co zobaczymy z, indek z wykresu indeksu WIG20. A oto notowania rzeczonego wcześniej wzrostowego na dzisiejszej sesji Dino. Owszem, wzrosty o poranku były dużo mocniejsze, bo sięgały nawet do 346 zł. Niemniej, Dino się wyłamuje się z całego układu okołorynkowego właśnie z powodu komunikatu spółki Jeronimo Martins, czyli największego sprzedawcy detalicznego w Polsce, który podał wyniki finansowe. I przedstawił informacje za trzeci kwartał, w których wynika, że, owszem, sprzedaż spada, że konsument nie ma się dobrze, ale zaczyna ten proces hamować. Czyli innymi słowy, Jeronimo Martins, albo nawet inaczej, analitycy i inwestorzy duzi, no bo nie czarujmy się, Dino jest targiem wielkich graczy, a nie drobnych inwestorów, jak my, wyczytali z tego raportu, oczywiście, biedronki, że było źle. Jest źle, ale to źle prawdopodobnie jest za nami i możliwe, że już nie będzie gorzej. Stąd o poranku na dzisiejszej sesji rośnie i Jeronimo Martins, ale także Dino. Aktualnie około 3%, przez chwilę rosło nawet o 4,5%. To też ciekawe, bo wielu zaczyna wróżyć, że możliwe, skoro takie są nastroje i możliwe, że taka też jest prawda, jeżeli na analitycy się nie mylą, to złapaliśmy na Dino jakiś przynajmniej lokalny dołek na poziomach około 300 zł. I stąd byłby przyczółek do zaatakowania poziomów nawet 390-400 zł i zamknięcia tej koszmarnej luki z lipca, kiedy właśnie pojawiły się wcześniejsze dane od Biedronki i od Dino, które pokazywały, że sprzedaż faktycznie spada, a Polacy kupują mniej szybko zbywalnych produktów, czyli takich, jakie w przeważającej Większości sprzedaje dino oraz biedronka. Jak wygląda szeroki obraz techniczny tej spółki? Faktycznie dzisiejsze podbicie ma szansę na utrzymanie się w ciągu kolejnych sesji i dotarcie na razie do 360 zł. Ja byłbym jednak ostrożny. Pamiętajmy, że. Nie zdarzyło się w, Polsce, w polskiej gospodarce nic takiego, co mogłoby wróżyć z perspektywy zwykłego konsumenta, żebyśmy nagle już w tych danych październikowych zobaczyli radykalną poprawę. Poprawa oczywiście będzie na święta, ale czy tylko chwilowa? Na święta zawsze jest poprawa. Więc może się okazać, że styczeń będzie bardzo na przykład słaby. Bo czy do stycznia zdarzy się coś, co spowoduje, że polski konsument zacznie więcej konsumować, czy kupować droższe, bardziej jakościowe, lepsze produkty? No i suma sumarycznie ta konsumpcja. Poprawi się Ładino i Biedronka? Będą pokazywały lepsze wyniki? Dziś to w zasadzie jest pytanie postawione w eter, ale jednak w mojej opinii z dość dużym znakiem zapytania, ponieważ... Nic nie wróży na to, żebyśmy w ciągu trzech miesięcy mieli jakąś radykalną zmianę, a przecież ważne dla zwykłych konsumentów, choćby ceny energii nie, pota nie, nie spadną, a energia nie potanieje, tak abyśmy mieli więcej pieniędzy na inne wydatki, a też wzrost pensji prawdopodobnie będzie postępował w niższym stopniu. Jeszcze patrząc czysto liczbowo na porównanie wyników z konsensusem w spółce ING. Dlaczego będę teraz mówił o ING? Ponieważ powoli niechybnie zbliżamy się do indeksu MWI 40. Jak już wspomniałem, od wczorajszej sesji środowej z 20. Z 30 października w indeksie MWI 40 jest żabka. I spotykamy w związku z tym niezwykłą, statystyczną. Y statystyczną sytuację dla indeksu Mwik40, ponieważ w związku z wejściem żabki do indeksu Mwik40 mamy od dawna taki taki układ, że trzy kluczowe spółki w indeksie Mwik40 stanowią 30%, prawie 1 trzecią całości kapitalizacji tego indeksu. Czyli mamy trzech pianistów w indeksie Envik 40, którzy układają notowania całego tego indeksu. Takich sytuacji nie mieliśmy od wielu kwartałów, więc spójrzmy dzisiaj taką analizę od dołu, patrząc na te trzy kluczowe spółki, razem z tym ING, które jest, nad, które jest wśród tych firm, ponieważ od razu zdradzę, to jest Żabka, to jest ING i CCC, trzy spółki, 30% wartości kapitalizacji indeksu NFI 40. Żabka tu wyjątkowo indeks, y, y, wykres godzinowy, głównie dlatego, że no, spółka jest dostępna do handlu zaledwie od tygodnia. I tu mamy najpierw mocny układ spadkowy o 12 mniej więcej procent spadku, i teraz mocny podjazd. Cena emisyjna akcji, emisyjna cena sprzedaży akcji to 21,50, czyli jesteśmy w zasadzie na tych samych poziomach, na których byliśmy przy sprzedaży akcji jeszcze na początku października, kiedy to odbyła się emisja, kiedy to była się sprzedaż właśnie tych akcji z portfela. I w tej sytuacji żabka zaczyna wyglądać dość pozytywnie. Z tej perspektywy, że po tygodniu notowań przy obrotach łącznie za ten czas na poziomie niemal 3 miliardy złotych. Wszyscy, którzy chcieli sprzedać, już mieli taką okazję, ponieważ łącznie żabka sprzedała akcji za około 9-8 miliardów złotych, więc w tej sytuacji mamy niemalże połowę całego tego pakietu, która już została przez rynek przehandlowana. Więc jeżeli ktoś chciał się pozbyć akcji żabki, miał już, to, miał już na to czas. W związku z tym, nie mamy czegoś takiego jak odroczona podaż, która czeka na jakieś konkretne informacje. Jeżeli debiut jest skonstruowany według wszystkich prawidłowych zasad debiutu, to w ciągu tygodnia powinna się pojawić jakaś ważna informacja z żabki. Żabka powinna ogłosić, że robi coś za granicą albo że wprowadza jakiś nowy produkt. Żeby znowu zwrócić uwagę inwestorów na siebie i żeby to była szansa na dalsze jakieś podbicie. Przynajmniej do 22 zł. Natomiast nie czarujmy się, gdzieś tam ograniczenia na poziomie 23 czy 2350 dla żabki są dość mocne i trudno będzie średnioterminowo je przewieźć. Po prostu żabka jest dość sowicie wyceniana. Ale też nie jest jakoś specjalnie, ekstremalnie droga, co czasami pojawiało się przy okazji tego debiutu. CCC, drugi temat. Czyli, skoro wiemy, że żabka jest w miarę stabilna yy, i nie powinniśmy oczekiwać od niej w tej chwili ani jakiegoś dramatycznego załamania o 10%, ani podbicia o 10%, spójrzmy na CCC. Może tu jest jakiś motor wzrostu dla indeksu NWIC 40. CCC w stabilnym trendzie wzrostowym wykres wygląda. Czysto technicznie dobrze, powyżej trendu wzrostowego w ramach wszystkich średnich. Nie widzimy tutaj też nic straszącego. Ta sesja na minus 5% z 22 października wyglądała może wykresowo czysto źle, natomiast indeks nie załamał się po niej w kolejnych sesjach. Jeżeli dzisiaj CCC zamknie się na plusie, to jest szansa na to, abyśmy zrobili kolejne historyczne poziomy w tym układzie wzrostowym czyli w tym układzie wzrostowym byłoby to około 190 zł. I trzecia spółka ING, która jest do tych dość mało płynną spółką, jak na Ewic 40, tam po prostu niewiele się dzieje. Niewielka płynność, niewielka zmienność, wykres ostatnio dość stabilny, ale utrzymujemy poziomy w okolicach 250 zł. Patrząc szeroko na. ING, tu jednak zobaczymy, że mamy trend spadkowy przynajmniej od kwietnia, od odcięcia dywidendy. Dalej, notowania ING spadały. Jednak w tej chwili obserwujemy najdłuższe zatrzymanie notowań kursu, ponieważ nowe dołki nie są już przebłębiane od około dwóch miesięcy. Dodatkowo wcześniej widziane przez Ciebie liczby to dane z najświeższego raportu, który w zasadzie na każdym poziomie odzwierciedla konsensus. Spółka ani nie zaskoczyła pozytywnie, ani nie zaskoczyła negatywnie. Dla firmy oczywiście ważny jest wynik od setkowy, który w obecnym kwartale jest lekko wyższy o 8% w stosunku do porównywalnego kwartału w 2023 roku. Koszty ogółem wzrosło o 11%. To jest jakiś niepokojący parametr z tego, z tego całego raportu. Ogólnie został on przyjęty w miarę płasko. Jeżeli zatem płasko, czyli neutralnie, jeżeli zatem podsumujemy tą ogólną sytuację, już spoglądając na indeks notowań NWIGU 40, no tu od razu dostaniemy Prostą informację, że dla MWG 40, te notowania tych trzech spółek powinny dawać przynajmniej wydźwięk neutralny. ING jest szansą na wzrosty na razie neutralnie żabka, neutralnie TCC pro wzrostowo. Natomiast MWG 40 spada, czyli pozostałe firmy, których dzisiaj nie wspominałem, miały się ostatnio zdecydowanie gorzej. Jednak ten układ, który pokazałem. Powinien stabilizować lub dawać jakąś szansę na podbicie indeksu MW40 i utrzymanie tych poziomów, które już były skutecznie bronione na początku sierpnia. Czyli to są poziomy w okolicach 5800 punktów, 5900 punktów. Czyli pomimo tego, że w ciągu ostatniego tygodnia czy czterech dni sytuacja MW40 radykalnie się pogorszyła. Bo jesteśmy jednak o kilka procent niżej, tu nie, ma, nie, nie, nie widzimy na horyzoncie dramatu, który mógłby wyniknąć w ciągu najbliższych kilku dni, a wręcz dostajemy jakąś szansę na poprawę nastrojów, jeżeli oczywiście wynik wyborczy w USA. Nie będzie jakimś szokiem, nie pojawią się kontrowersje. A pamiętajmy, że kapitał zagraniczny zdecydowanie Polskę będzie wyceniał wyżej, jeżeli byłoby zaskoczenie wyborcze w postaci wygranej Kamali Harris, ponieważ wszystkie informacje odnośnie szybkiego końca wojny na Ukrainie przez inwestorów zagranicznych są traktowane jako niepewność, a to oczywiście wiąże wiązane jest z Donaldem Trumpem. Patrząc jeszcze na obroty w tych pierwszych, w pierwszych godzinach czwartkowej sesji, wśród liderów obrotu z Anfigur 40 XTB z umiarkowanymi wzrostami po wynikach, które były jednak lekko gorsze niż konsensus, z Anfigur 40 dość wysoko w, ta w tabeli notowań, mamy także CCC na umiarkowanym plusie. Dość spory obroty. Z Envigu 40 dzisiaj notuje też żabka, tu umiarkowany minus 1%, Benefit także 1% na minusie przy 2,3 miliona obroty, Millennium także z Envigu 40 na 0, Euro Cash na 1,5% i Tauron na 1,8%, także przy obrotach na poziomie około 1,5 miliona złotych. Dalej z MVX40 na przykład Synectic i 11bit studio, ale tu już notowania na płasko. Podsumowując zatem sytuację, MVX40 ma szansę utrzymać poziomy, zbliżające się jednak wybory są dużym ryzykiem również dla złotego. Może bujać, ale szerzej o tym będę mówił w sygnałach dnia w poniedziałek, kiedy będę bezpośrednio przygotowywał Cię do wyborów. USA. Sygnały dnia. Michał Palaczek. Skłaber.